Cześć, dzisiaj Wam pokażę szufladę, z czego się składają, jakie sobie wybrać. Jeżeli urządzacie jakąś szafę, albo garderobianą, albo jakąś wolnostojącą, to jak sobie z tym wszystkim poradzić, jakie szuflady dobrać, jakie powinny mieć głębokości, jakie są rodzaje wysuwów, co możecie w ogóle zrobić z szufladami, żeby one były praktyczne i spełniały swoje wszystkie funkcje. I teraz słuchajcie, ogólnie zaczniemy od tego, że szuflady mogą być nakładane albo wpuszczane. Nakładane najczęściej stosujemy w meblach wolnostojących, wpuszczane w zabudowach, gdzie mamy na przykład drzwi przesuwane albo mamy drzwi otwierane i wygląda to, słuchajcie, w ten sposób. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj mamy taką wyspę, czyli mebel wolnostojący. Ona jest dosyć czarna, więc zaraz zrobię zbliżenie, żeby Wam pokazać. I ta szuflada jest tutaj nałożona, czyli nie widzimy boków. Oczywiście jak ja ją otworzę, zobaczcie, ja ją otworzę, to ten bok jest schowany, czyli front tej szuflady, front, nam ładnie przykrywa przód. I to, co jest ciekawe w tym rozwiązaniu, że dolne, zobaczcie tutaj, te dolne, dolna szuflada, ona może być, ten front może być o wiele głębszy niż sama szuflada i częściowo nam przykrywać cokół, a jak wiemy, cokół musi być. Ja teraz postaram się Wam to pokazać, tylko muszę się tutaj schylić. Zobaczcie, otwieram sobie szufladę i widzimy, front jest bardzo wysoki, a szuflada jest płytsza, ale przez to bardzo fajnie i estetycznie to wygląda. Tutaj mamy push to open, czyli naciskamy i ta szuflada się otwiera. Zobaczcie, jak to estetycznie wygląda też z boku. Ale jak robicie szafy, już Wam zaraz to pokażę, i chcecie mieć schowane szuflady w szafach, tak jak jest tutaj, to tutaj te boczki widzimy, czyli szuflada jest... Zobaczcie, szuflada jest wpuszczona do środka, a boki są widoczne. I możemy sobie ją na przykład nacisnąć. Tutaj mamy funkcję push to open. Przyciskamy i zamykamy. Także w ten sposób możecie sobie z tym poradzić. No i trzeba wiedzieć właśnie, które rozwiązanie zastosować. Jeżeli robicie szuflady w szafach, to dobrze by było, żeby te szuflady były na przycisk albo push to open, czyli że możemy sobie je przycisnąć, otworzyć, albo żeby były szczeliny zrobione. Te szczeliny mogą mieć 2-3 cm, mogą mieć więcej, także możemy swobodnie sobie chwycić taką szufladę, zobaczcie, chwytam, i przesunąć tak, żeby to się wszystko schowało. Tutaj też, zobaczcie, tu mamy szczelinę trochę mniejszą, chwytam sobie swobodnie, albo przyciskam i mogę otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. W środku mamy taki segregator. Te segregatory najczęściej są takie, które można ruszyć i one są z bardzo cienkiej płyty 10, zobaczcie, 10 mm. Jeżeli chcielibyście mieć inny podział, czyli na przykład na samym środku mieć tylko jedną płytę i ta płyta ma być przykręcona, to ta część wewnętrzna musi mieć, ta płyta meblowa musi mieć więcej niż 10 mm, czyli najczęściej jest to robione z płyty 18. I o tym musicie, słuchajcie, koniecznie pamiętać. I teraz Wam pokażę, bo szuflady mogą się wysuwać do samego końca, zobaczcie, tak jak tutaj, do samego końca, ale mogą się też wysuwać tylko dany kawałek. Nie zawsze jest to dobre, jeżeli się wysuwają do samego końca. Widzicie? Zaraz Wam pokażę jeszcze kilka bardzo fajnych rozwiązań. Zobaczcie, przejdziemy sobie tutaj dalej. Tu mamy szuflady w drzwiach przesuwanych. Zaraz Wam pokażę. Bez boczków, na koszulę. Zobaczcie, w ogóle nie ma boków. Bo jak mamy ładnie pokładane koszule, jeżeli chcemy i używamy dużo tych koszul, to jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. I wtedy możemy sobie ją, widzicie, przycisnąć i otworzyć. Ale możemy mieć też szuflady, tak jak tutaj, zobaczcie. Chwytam. W środku mamy podział, o którym Wam już wcześniej mówiłam. Zobaczcie, ten element jest ruchomy. I szuflada sama się domyka. Kolejna. I zobaczcie, ona już się nie otworzyła do końca. Na to też zwróćcie uwagę. I też zobaczcie, że tutaj te, akurat w tym systemie, który ma komandor, nie mamy po boku prowadnic. Bardzo ładnie ta szuflada wygląda z boku. Mało osób na to zwraca uwagę, ale jest to fajne rozwiązanie, bo ta prowadnica jest, słuchajcie, schowana pod szufladą. I ładnie nam się domyka. Jeszcze Wam pokażę ostatnią. I ta szuflada się, zobaczcie, do samego końca nie otwiera.
Na to musicie zwrócić uwagę, jak sobie projektujecie. I teraz zobaczcie, na jakiej wysokości te szuflady w ogóle się znajdują. Tak, muszą się tak znajdować, żebyśmy mogli swobodnie zajrzeć. Czyli jak ja podchodzę, to widzę, co tutaj jest. A z kolei tutaj na dole nie możemy zrobić, zobaczcie, szuflady, bo mamy zawiasy. Mało osób o tym pamięta, no ale jeżeli mamy drzwi otwierane, tak jak tutaj mamy, że są drzwi otwierane i te zawiasy będą musiały być, to tam nie powinno się tych szuflad robić. No i jest też uciążliwe właśnie takie schylanie się. Ale jak projektujecie szafy, które są przesuwane, tak jak tutaj, zobaczcie, to jest szafa przesuwana, to tutaj mamy prowadnicę. I też tam, gdzie są prowadnice, nie damy rady od razu zrobić szuflady. Czyli jeżeli byście bardzo chcieli mieć szufladę na samym dole, to musicie tą szufladę zrobić trochę wyżej, tak żeby ona była nad prowadnicą. Żeby o tym nie zapomnieć, bo to jest dosyć ważne, a dużo osób zapomina. I teraz zobaczcie, ja mam 1,64 m, stoję przed szafą i tutaj na tą górną półkę jeszcze zaglądam. Ale jakbym zrobiła kolejną szufladę tutaj, to ja już nic nie będę widzieć. Więc żeby też nie przesadzać i za wysoko tych szuflad nie robić. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, którą tutaj widziałam. A propos szuflad. Zaraz Wam pokażę, bo możecie mieć jeszcze fajne podziały w tych szufladach. Ostatnio pokazywałam Wam tutaj oświetlenie w tej szafie, a dzisiaj Wam pokażę szufladę. Zobaczcie. Na przycisk otwieramy i mamy bardzo fajną segregację. I teraz, żeby ten ekspozytor, on się tak, wiecie, nie przesuwał za mocno, to ta szuflada musi być dopasowana. Tutaj mamy wkłady, które są dopasowane do szuflad, które mają 60 cm na szerokość i warto by było tutaj tego wymiaru, słuchajcie, nie przekraczać. Tutaj z tyłu jeszcze specjalnie jest płyta zrobiona grubsza, żeby ten wkład był w miarę sztywny, ale jakbyście chcieli, słuchajcie, zrobić sobie szersze szuflady, bo tak naprawdę do 100 cm te szuflady można robić, to wtedy można na przykład zastosować coś takiego i bok zrobić z płyt z podziałem, tak jak pokazywałam, z płyty meblowej, na przykład na jakieś krawaty i tak dalej, czy szaliki. Także jak najbardziej, słuchajcie, można to zrobić. Zobaczymy, jaki jest system. Widzicie, tu jest system taki, który nie jest cichym domykiem, tylko przyciskamy push to open. I też warto się pobawić i zobaczyć, co dla Was będzie praktyczniejsze i wygodniejsze. Jakie te szuflady głębokie są? Najczęściej, słuchajcie, 60 cm, czyli odtąd, tutaj odtąd dotąd mamy 60 cm, ale może być też około 45. Jeśli chodzi o wysokość, w szafach zabudowanych, które pokazywałam Wam przed chwileczką, to jest około 20 cm taka wysokość szuflady, a na szerokość, tak jak mówię, albo 60, albo 100 cm. Wtedy to jest praktyczne, wygodne i wiemy, że po prostu te szuflady będą na dłużej. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. W kolejnym odcinku pokażę Wam kolejne fajne elementy w aranżacji szafy, garderób, mebli, jak sobie z tym wszystkim poradzić, żebyście mieli piękne i wygodne meble, żeby to wszystko było zaprojektowane pod Was i żeby Wam się po prostu dobrze korzystało. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.